No i jesteśmy w Reading, w mieście stylizowanym tak na dziki zachód, jak z westernu. Dobrze, rozejrzyjmy się tutaj. Co tu mamy? Jakieś kasyno. Tutaj możemy sprzedawać różne rzeczy. Cassidy. Sprzedamy jedną taką spluwę. Dobra, teraz pogadajmy z nim. Witaj w ślicznym miasteczku Reading. No i w moim kasynie. Każdy jest asem u Ascortiego. To właśnie ja, Ascorti, właściciel i burmistrz tego ślicznego miasta. Czy w Reading można dostać jakąś robotę? No jest szeryf, no i są też właściciele kopalni, którzy szukają jakiejś części do jednej z ich maszyn. Co z tym szeryfem? O ile się nie mylę, szeryf Earl Marion szuka zastępcy, dopóki nie zagoi się jego chora noga. Możesz spróbować z nim pogadać. Jego biuro jest parę metrów na południe stąd, po drugiej stronie ulicy. Dzięki za poradę. A co tu robisz? Prowadzę to kasyno oraz ogólnie zarządzam całym miastem. Monitoruję też na przykład takie sprawy jak akty własności. Akty własności? Czego na przykład? Różnych posiadłości. Na przykład teraz mam do sprzedania naprawdę super sprawę. To znaczy co? Akt własności wielkiej kopalni Vanamingo, znajdującej się tuż za miastem. Mogę ci ją sprzedać za śmieszną sumkę, 1000. Oferta specjalna. Po prostu masz fart. Udało ci się trafić na dobry dzień. Gdzie jest haczyk, burmistrzu? Nie ma haczyka, tylko najpierw musisz wyeksmitować paru niechcianych lokatorów mieszkających w niej. Dla ciebie to raczej nic trudnego. Mogę powiedzieć ci więcej, jeśli chcesz. Okej, biorę tę sprawę, mów. No są w niej takie cholerne zwierzątka i trzeba je pozabijać, zanim będzie można w niej pracować. Jeśli kupisz akt, pozabijasz wszystkie, to chętnie ją od ciebie odkupię, ze sporym zyskiem. Zyskiem? Jak dużym? Nawet podwójnym. To zapewne rozsądna zapłata za twój trud. Niestety, na więcej mnie nie stać. Będę musiał sporo zainwestować w tę kopalnię, zanim zacznie ona przynosić zyski. Brzmi nieźle. To ile płacę? 1000. Dobra, biorę. Tylko zapiszę sobie, że kopalnia Vanamingo jest twoją własnością. Daj mi znać, jak już ją oczyścisz, to ją od ciebie odkupię. Dobra, niedługo wrócę. Okej. Zobaczmy na status. Mamy quest, oczyść kopalnię. To zajrzymy teraz do szeryfa. O, jakieś szafki. Zobaczmy. Steampaki. O, amunicja. A tutaj jeszcze trochę steampaków i amunicji. Biurko. Jet. Jacyś więźniowie tutaj. No dobra, pogadajmy z szeryfem. Witaj, strażniku. Nazywam się Earl Marion i jestem szeryfem miasta Reading. Cieszę się, że mamy tu kogoś takiego jak ty. A skąd wiesz, że jestem strażnikiem? To proste, masz to wytatuowane na karku. Naprawdę? Haha! Kryjesz się z tym jak słoń w rabatce. Tylko żartowałem. Taka wiedza leży w moim interesie. Nadal ciekawi mnie, skąd o tym wiesz? Cóż, skoro chcesz zepsuć tę atmosferę tajemnicy, mam przyjaciół w RNK. Bardzo dobrych przyjaciół. Że tak powiem, łączą nas wspólne interesy. To wszystko wyjaśnia, po prostu pożerała mnie ciekawość. Czym zajmujesz się jako szeryf? Zazwyczaj utrzymuję spokój. To znaczy robiłem to, dopóki moja noga nie nawaliła. Co się stało z twoją nogą?
Czekałem na karawanę. Ta niestety się spóźniła, więc zdrzemnąłem się, aby zabić czas. Następną rzeczą, jaką pamiętam, to Gekon chcący sobie zrobić obiad z mojej nogi. Prawie mu się udało. Jeszcze jedno porządne kłapnięcie szczęką i byłbym uziemiany do końca życia. Mówisz, że masz kłopoty z nogą? Cóż, nie należałem do najlepszych tancerzy, zanim to się stało. Przypuszczam, że teraz się już to nie zmieni. Mogę trochę kuśtykać, ale doktor Johnson mówi, abym siedział spokojnie, jeśli chcę, aby się szybko zagoiło. Przydałaby mi się pomocna dłoń. Doktor Johnson! Musimy go odwiedzić w sprawie tego antidotum na jet. Tak, potrzebujesz pomocy, szeryfie? Tak, przydałoby mi się trochę pomocy. Nic ciężkiego, a płaca bardzo dobra. No i robisz coś pożytecznego dla Reading. Jak można ci pomóc? To rozumiem, strażniku. Wdowa Runej nie płaci czynszu. Jej dom jest po drugiej stronie ulicy, na zachód stąd. Musi się tylko wykopać z tego mieszkania. Nie ma prawa tam przebywać, dopóki nie zapłaci czynszu burmistrzowi. Będąc strażnikiem, z chęcią pomogę ci utrzymać prawo i porządek. Wykonam to zadanie. Świetnie, dzięki za pomoc. Wróć, kiedy wykonasz zadanie, dostaniesz zapłatę. Postaram się także znaleźć dla ciebie inną robotę. W porządku, do zobaczenia, szeryfie. Jeszcze jedno, prawie zapomniałem, oto odznaka. Może ci się przydać. Kurczę, już czuję się ważniejszą osobą. Do zobaczenia. Zobaczmy. Odznaka szeryfa. Tutaj? Nie, nie tutaj. A co tu w szafce znajdziemy? Markus. No. A, ten jeszcze tu. Tylko jet. A tutaj? O, zakosimy dwa owoce. Dobra, to może tutaj. Dzień dobry, co też stara wdowa Runej może dla ciebie zrobić? No cóż, mam dla ciebie złe wieści. Rozumiem, że teraz ty odwalasz całą brudną robotę za burmistrza Ascortiego. I co teraz? Zabijesz mnie? Czy wykopiesz z domu na mróz? Mróz? Przecież lato jest. Czegoś takiego nie mogę zrozumieć. Wyrzucić staruszkę na bruk? Ile jesteś winna? No cóż, zalegam z czynszem od 2 miesięcy. $120 za tę borsuczą norę. Ja po prostu nie mam tych pieniędzy. Bo niby skąd? Kilka z moich braminów zachorowało i zdechło, więc nie mogłam zapłacić. Jeśli wkrótce nie spłacę długu, Ascorti rozkaże szeryfowi wykopać mnie z domu. Byłoby naprawdę przykro, gdybyś straciła swoje mieszkanie. Może ja spłacę twój dług. Mam niewielki pożytek z pieniędzy, jestem dzieckiem przeznaczenia. Nie cierpię brać pieniędzy od kogoś chorego na umyśle, panie dziecko przeznaczenia. To nic takiego, naprawdę sprawisz mi przyjemność, przyjmując te $120, które są ci tak bardzo potrzebne. Okej, 1500 PD za ten quest. Dzięki temu, że nie wyrzuciliśmy jej z domu, poprawiła nam się reputacja w Reading. No dobra, wracamy do szeryfa. Postępowanie z wdową Runej to był naprawdę dobry uczynek. Przysporzył ci przyjaciół i uspokoił nastroje. Chcesz następne zadanie? Posiadasz do tego prawdziwy talent. Pewnie, powiedz mi o następnej robótce. Słyszałem, że górnicy z Morningstar i Cocoviv robią zamęt w salonie Malmut Low. Dostaniesz $300, jeśli powstrzymasz burdę. Bar znajduje się po drugiej stronie ulicy, w zachodniej części miasta. Już tam idę, szeryfie. Do zobaczenia. Gdzie ten salon? Tutaj. Oho, trwa jakaś kłótnia. Tak, musimy
jedną z tych dwóch osób wsadzić do paki. Tylko właśnie lepiej będzie wsadzić ją, bo ona pracuje dla tej kopalni Morningstar, a właściciel tej kopalni współpracuje ze zbirami z Nowego Reno. Dobra, przerywamy tą kłótnię. Czego chcesz, gównojadku? Nie pozwolę wam się pobić. A co taki pajac jak ty może nam zrobić, do cholery? Proszę was bardzo grzecznie. Następnie załaduję broń i poczekam, aż zacznie się zabawa w strzelaninę. No może i przydałoby mi się trochę pierdolonego odpoczynku. Ostatnio pracowaliśmy ciężko jak cholera. Do reszty. Rozchodzimy się. Będę jutro w pracy. Dobry wybór. O, 1500 PD kolejne. I siedzi. Dobra. Wygląda na to, że wsadzenie tych górników z Morningstar podziałało, ale nie sądzę, aby ich szef, Dan McGrew, się z tego ucieszył. Oto twoje pieniądze. Bierz następną pracę. Powiedz mi o następnym zadaniu. Ktoś pociął dziwkę w salonie. Idź tam, dowiedz się, kto to zrobił i przyprowadź tego kogoś do aresztu. Za to zadanie dostaniesz $500. Takie rzeczy jak to nie służą dobrze interesom. Nikomu też nie poprawiają humoru. Złapię drania, który to zrobił. Okej, szukamy go. Musimy najpierw popytać w tym salonie. A niech to, nie chce z nami gadać, ze względu, że mamy w drużynie Markusa i Skyneta. No trudno, musimy ich odłączyć. What do you want? I'll just stay here and vice. Skynet, gdzie on jest? Tutaj. Witaj, jestem Low, właścicielka salonu. Najlepszego domu na północ od San Francisco. Pomagam szeryfowi. Powiedział mi, że masz tu dziewczynę, która jest cała pocięta. To prawda, źle z nią. A była z niej kiedyś taka ślicznotka. Mam nadzieję, że szybko się tym zajmiesz. To źle wpływa na interesy. Takie myślenie górników, że może im ujść na sucho coś takiego. Czy wiesz, kto to zrobił? Nie wiem dokładnie, kto to zrobił. Ale gdy ją znaleźliśmy, miała w ręce weksel kopalni Morningstar. Zaś ostatnią osobą, która z nią była, był górnik. Zakończę tę sprawę dla ciebie. Możesz na to liczyć. Do zobaczenia. Tak, przyłączamy z powrotem naszych kompanów. No tak, tylko że mam 6 charyzmy, więc już czwartego NPC nie mogę przyłączyć. No chyba, że podniesiemy sobie charyzmę mentatami. Okej. Coraz mniej tych mentatów. Ale wkrótce odwiedzimy pewną lokację z moda Restoration. Tam znajdziemy ich naprawdę dużo. Chodź, Skynet. Okej. A, tutaj mieszka ten lekarz. Którym mamy przekazać antidotum na Jet. Witaj, jestem bezbolesny dr Johnson. Co mogę dla ciebie zrobić? Może masz coś na sprzedaż? O! Super steampaki. I mentaty. To może... Wymienimy je na ten karabin. Okej. Dobra, pogadajmy.
Sądzę, że mam rozwiązanie problemu Jetu, który wam tu bardzo doskwiera. Rozwiązanie? Co masz na myśli? To znaczy, że mam antidotum na Jet. Syntezował je dr Troy z Kryptopolis. Powinno rozwiązać tutejszy problem uzależnienia od Jetu. Dr Troy? Znam go. Niezwykle utalentowany lekarz. Pracowaliśmy razem, gdy byłem jeszcze w Kryptopolis. Powiedz mi o tym antidotum. Doktor Troy powiedział, że mam przynieść ci antidotum i że będziesz wiedział, co z nim zrobić. Rzeczywiście, daj mi je. Oto ono, doktorze. Dziękuję. Upewnię się, że górnicy dostaną coś ekstra z następną partią Jetu. No dobra, na razie. O, 2500 PD. Za dostarczenie. Okej, no to... Wracamy do tego czwartego questu. Idziemy do części, w której są biura kopalni. Biura karawan. Nie, to nie tutaj. Tu jest ta druga kopalnia. Nie ta, co szukamy. O, jest Morningstar. Tutaj. Słyszę, że ktoś chciałby pogadać ze starym Hackeswillem. Kto zgłosił się na ochotnika, by ukarać Obidiacha? To ty? Szukam górnika, który pociął jedną z dziewczyn Low. Zdaje się, że się przyznałeś. Pochlastałem tę dziwkę. Popełniła duży błąd. Błąd? Naśmiewała się z mojej mamusi. Nikt nie naśmiewa się z mamusi Hackeswilla. Ona jest jedyną dobrą osobą w tym całym gnijącym świecie. Nieważne, dlaczego to zrobiłeś. Pójdziesz ze mną natychmiast. Zabierasz mnie do paki? Dobra, pójdę. Nie ma co robić bałaganu. Dziwka dostała to, na co zasłużyła. Nie zabijesz mnie. Jestem niepokonany, a ty możesz już zacząć uważać. Masz oczy z tyłu głowy? Potrafię się z tobą zająć. Na razie to ja jestem tu szeryfem i zabieram cię do paki. Okej, siedzi. I dostaliśmy poziom. Tak, to... Rzucanie na 100. I reszta w broń energetyczną. Niedługo znajdziemy pewną unikatową broń energetyczną, więc przyda się. Dzięki Bogu ten skurwysyn Hackeswill znalazł się za kratkami. Pokażemy mu, co spotyka takich jak on w Reading. Zostanie powieszony. O kurde. Dobra robota, oto twoje pieniądze. Chcesz następną pracę? Pewnie. Jest taki jeden bandyta. Nazywa się Żaba Morton. Zadekował się w ruinach kopalni Vanamingo, na zachodzie miasta. Musisz go zlikwidować. Zachowaj ostrożność. Żaba to chytry lis. W dodatku jest z nim część jego gangu. Dostaniesz 1000 za wyrwanie tego chwasta. A czemu nazywa się Żaba Morton? Nazywa się Morton, a nazywają go Żaba, bo zabija ludzi. Możesz się już tym zająć? Dobra, zrobi się. Idziemy go szukać. Tak, oczywiście przygotujmy broń. Zachodnia część miasta, czyli gdzieś tutaj. Oho, jakieś szczurki nas atakują. A masz. Tutaj też są. O-o! Czy to nie przypadkiem ta banda? Załatwiony. Idziemy tutaj. Nie mogę.
mogę przejść. Markus stoi na drodze. A nie, dobra, jest. Ama. I ty. I twoja kurwa. Tutaj są jeszcze. Skynet i Cassidy ich atakują. U, trzeba przeładować. A niech to pudło. Ama. Leży. Tak, i co teraz? Tam jeden został. Użyjmy karabinu snajperskiego. Tylko żeby tego robota nie trafić. Udało się. Okej. Wow, ponad 1000 PD za te szczury. No i kto to? Groźnie wyglądająca osoba. Jak tam dotrzeć? Tu jakieś biurko. O, steampack. Atakują. Przeżył. I leży. Krytyk. Tu jeszcze jeden. A niech to pudło. Markus go już dobił. Czy to koniec? Wrogowie w pobliżu, ale gdzie? A, tutaj. Biegniemy. Ten ucieka. Użyjmy na nim snajperki. A niech to przeżył. No, Cassidy go załatwił. Tutaj biegną. Leży. Widzisz żabę Mortona. O!
Dobra. Atakujemy go. I już po nim. Jeszcze jego ludzi. Musimy wykończyć. Okej, 3000 PD. Plus jeszcze kolejne ponad 2000. Dobra, zobaczmy, czy ten żaba miał coś ciekawego. Tą broń. Nie, i tak już jesteśmy przeładowani, nie zbieramy broni. Za to amunicję pozbieramy dla Cassidy'ego. Okej, teraz tutaj jeden. A, jeszcze tu. I jeszcze, a, tutaj. Teraz tu w środku. Wszyscy mieli strzelby. I jeszcze tych tutaj trzech było. I ostatni. Cassidy, bierz amunicję. Gdzie on jest? O-o! Gdzie on jest? Tu. W jakąś pułapkę wszedł. Trzymaj amunicję. Ile ma? Dużo. Dobra, wracamy do szeryfa. Tak, udało ci się go zabić. Wspaniale, wspaniale. Oto twoje 1000. Oczywiście śmierć żaby nie ucieszy jego braci, ale takie było ryzyko od pracy. Braci? Nie wspomniałeś, że żaba ma rodzeństwo. Nie wspomniałem? Musiałem mieć mały napad pomroczności jasnej. Tak, to na pewno to, wiesz, choroba rodzinna. Cóż, żaba posiada 3 starszych braci. Ludzie powiadają, że jeszcze gorszych niż on sam. Jeśli dobrze pamiętam, ropucha, traszka i jaszczurka Morton. Ale sam wiesz, jak ludzie lubią przesadzać. Swoją drogą zatrzymaj odznakę, którą ci dałem. Zasługujesz na nią, szeryfie. To tylko 3 nacięcia więcej na kolbie mojej spluwy. Do rychłego, szeryfie. Tak, teraz jeszcze odwiedzimy tą drugą dzielnicę. I pogadamy z właścicielem jednej kopalni. No na pewno nie Morningstar, bo tam już nas bardzo nie lubią. 2 ludzi im zapuszkowaliśmy. ciekawy salon. Jako stoły służą trumny. A nie chce z nami gadać. Ze względu, że mamy Markusa w drużynie i Skyneta. No cóż, jak nie chce, to nie. Tak, zajrzymy do tej kopalni. Dzięki za wsadzenie tych zadymiarzy z Morningstar za kratki. Oto gdzie jest ich miejsce. W czym mogę ci pomóc? Kim jesteś? Jestem Margili Barge. Prowadzę tę kopalnię. Czy wiesz coś może o jakiejś robocie, albo czymkolwiek, co się tutaj dzieje? Cóż, zawsze są jakieś plotki.
Ale jest coś, co mogłoby być zrobione. Cóż to? Mam wspaniałą starą koparkę w mojej kopalni na dole. Problem leży w tym, że moduł kontrolny do niej jest uszkodzony. Potrzebuję nowego, by kontynuować pracę. To interesujące, ale co mi do tego? W wielkiej kopalni Wanamingo, tuż na wschód od osady, powinna znajdować się jedna z tych maszyn wiertniczych. Pewnie już o niej zapomnieli, a ja podejrzewam, że będzie tam sprawny procesor kontrolny. Brzmi całkiem łatwo. Dlaczego nikt do tej pory tego nie zrobił? To nie jest znowu takie proste. Widzisz, wielka kopalnia Wanamingo jest nawiedzona. Ludzie stamtąd nie wracają. To było najważniejszym problemem jej zamknięcia. Kiedyś była największą kopalnią w mieście. Teraz już nie, w każdym razie. Chcesz więc, żeby wydobyć ten procesor z koparki? Jak wiele to dla ciebie znaczy? Dam ci $1000 za moduł. McGrew z kopalni Morningstar prawdopodobnie da ci tyle samo, ale on pracuje dla tych przeklętych dupków z Nowego Reno. Nie mogę znieść tych okrutnych drani, więc pozwól, że ja ci zapłacę, dobra? Zobaczymy. Jeszcze jedno, tak sobie myślę, to niezły kawał szmalu. Ta kopalnia musi być naprawdę niebezpieczna. Cóż, nie jest to bułka z masłem. Ale wyglądasz mi na kogoś, kto mógłby się tym zająć. Podsumowując, ty przynosisz mi moduł, a ja daję ci kasę. Może być? Może być, piszę się na to. Świetnie, im szybciej przyniesiesz moduł do koparki, tym lepiej. Dobra, zobaczymy się później, na razie. Okej, to idziemy tam. Wejdziemy tym wejściem zachodnim, tam gdzie była ta banda Mortona.